trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. Działamy już pod tą przykrywką, że zaczynam się zastanawiać, kim my bardziej jesteśmy, śmieciarzami czy komandosami? No, jeżeli brać pod uwagę czas i ilość wykonanej pracy, to śmieciarzami, ale biorąc pod uwagę zarobki, to śmieciarzami, do tego biednymi. Nie zapominaj jednak, że śmieciarka i zarobki to tylko przykrywka. Pamiętaj, jaki ładunek wieziemy. Pamiętaj, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa. I pamiętaj, co by było, gdyby to coś nam uciekło. Piekielny żołnierz. Zwariowali do reszty w tym tajnym laboratorium wojskowym. Nie da się opętać umarlaka, sprawić, że ożyje i jeszcze będzie ślepo wykonywał rozkazy. No, ten nawet podobno złożył przysięgę wojskową. I gówno to dało. A w ogóle to powinni se spalarnię wybudować w tym laboratorium na tych nieudanych mutantów. Taniej by wyszło niż komandosów po nocy wzywać co chwila do wywozu. Jeszcze śmieciarką. Bogdan Rekin. Tylko tego tu brakowało. Noż, kurwa, nie ma wyjścia. Rysiu, zakładaj kamuflaż śmieciarza i wysiadamy. Widziałeś mnie, Maniuś? Jak ich załatwiłem? Z takimi to trzeba krótko. Co jest, Sambonurku? Zabieraj ten gównowóz, bo nie dość, że śmierdzi, to jeszcze capi i drogę blokuje. Tak jak twoja baba. Słyszałeś się, Marian, jak mu powiedziałem? No, słyszałem. Głupie śmieciarze. No, no, tylko nie śmieciarze. Ja jestem ładowaczem, a Czesław kierowcą specjalnego pojazdu komunalnego. Daj spokój, Rysiu, oni tego nie zrozumią. W tych pustych łbach tylko gówno mają. Wy za to macie pełne. Odpadów niesegregowalnych. Ło, ty gówniarzu! No dobra, jeżeli przykrywka ma być wiarygodna, to... Sambochuj! Widzisz, gównofilu, co narobiłeś? Ty śmiecio. Łapać go! Ucieka, ciul. Mam go! Czesiu, mamy przerąbane. Spokojnie, wiem, kto nam może pomóc. W jednostce nikt się nie dowie. Kurwa, to ma ze 110%. No, minimum. Dobra, jedziemy z tym koksem. O kurde. O kurna. O kurwa. Ja pierdolę. To ma z 200%. Mówiłem? Zajebiście. Kurna, tego się nie da pić bez popity. Nie masz jakiegoś saczku? Patrzcie, jaki za darmo bimberek Podlaski załatwiam. Przynoszę, częstuję. To jeszcze wybrzydza. Może ci jeszcze zagrychę przynieść? Nie pogardzę. Dawaj, miętusie, pokażę ci, jak się z tym obchodzić. O kurde mordy? Patrzcie.
Ciocia Rie, wiem co robić. Jakiś problem? Typie, do ciebie mówię. Zgubiłeś się? Spierdalamy? Pojebawszy to nasz rejon. Tego... Le, Gaburszowo, to najlepszy grób! Już po nas. Mordy, jak się napił, to spoko kola z niego. No, czekajcie, mam plan. Shrek, chodź z nami. Jasne, że się da, ale ostrzegam. Tanio nie będzie. A jak z fakturką, to w ogóle się nie opłaca. Nie no, bez fakturki. Mądry wybór. Marcinek, dawaj diabłodetektor! Ale który, bo mamy dwa. Lepszy diabłodetektor 2000 i gorszy diabłodetektor 1000. A jak myślisz, baranie? Proszę? Dobra. Czułość ustawiona na oko i zaczynamy. Jest sygnał. Znalazł siłę nieczystą. Gdzieś w tamtym kierunku. Zajebiście! A nie mówiłem? No, mówiłeś, Walu. Ale kozak kolorze z bani taką dziurę w ścianie zrobił. Tam kozak, jak mu pierwszy naruszyłem konstrukcję, to miał lekko, nie? Ty się ciesz, że cię docuciliśmy. Pół godziny nieprzytomny leżałeś. Tak, gówno prawda, nic nie pamiętam takiego, żebym leżał. I trzecia. Trzeci tydzień picia. O cholera, psy! Dobra, Szreku, spadamy! Trzeba to zacząć pić, najlepiej u Spacera na chacie! A dlaczego u mnie? A u mnie? Krzychu, myślisz o tym samym co ja? Co? Że jak zginie jeszcze jedna skrzyneczka ze sklepu, to i tak będzie na nich? Zwariowałeś? No co? Myślałem o dwóch skrzyneczkach. Kurna, łazimy i łazimy dookoła tego bloku jak procesja jakaś. Tak właśnie pomyślały te kobieciny. A więc sygnał wychodzi z bloku. No tak. Marcinek, zrób coś z tymi paniami. Ale co? O wiem, w Lidlu będzie jutro promocja na kurczaka. Co? Promocja? Jutro? Szybko kolejkę zająć! Za mną. To tutaj. Sygnał jest bardzo mocny. Detektor wykazuje, że za tymi drzwiami znajduje się jakaś siła nieczysta. Demon z piekła. Uwaga! Gotowi? Wchodzimy na 3-4. 3-4! Świnio, jedno otwieraj jak to natychmiast! Dobry, tu chyba zdech jakiś demon. No, wali jak od Bogdana rekina. Fałszywy alarm. Smród jest tak mocny, że detektor zwariował. Przepraszamy, co złego to nie my. Już nas nie ma i życzymy przyjemnego wieczoru. Aż wojsko przyjechało, tak skaził teren. Otwieraj okno natychmiast! Oj, Halinka, to nic nie da. Chmura jest zbyt gęsta. I zaklinowała się. Zostanie tu z nami na dłużej. O, przepraszam. Ha 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 ha!
Spokojnie, wrócimy do Żuka po nowszy diabłodetektor i raz dwa go wytropimy. Chwila. Mordo! Mordeczko, nie wygłupiaj się! Wstawaj! Zostały jeszcze dwie skrzynki do wypicia! O cholera, młody, odsuńcie się od potwora, jeśli wam życie miłe! Tata? A co ty tu? 10 kroków w tył, Gostek jest niebezpieczny! Raczej był. Wychlał 5 litrów bimbru, 2 skrzynki wódki i zaliczył zgona. Dosłownie zaliczył zgona. Ech, szkoda. Szkoda? Przecież i tak mieliśmy go sprzątnąć. Wódki szkoda, młody. Wódki. Egzorcysta za niecałe 300, dokładnie za 200. Jak z fakturą będzie drożej, ważaj Belzedupie. Dostaniesz po dupie, ważaj dupcy Beze, na muszkę cię bierze.